Cześć! W tym filmie będziemy testowali lornetkę firmy Auriol 12x32, czyli 12-krotne powiększenie optyczne i 32 mm tylnej soczewki w tej lornetce. Na początku standardowo pokażę Wam, co dostaniecie w zestawie do tego sprzęciora. Mianowicie jest to oczywiście karton. W tym kartonie znajduje się instrukcja obsługi tej lornetki, także w języku polskim. Dostaniecie małą szmatkę do czyszczenia soczewek okularów. Ona jest przeciętnej jakości. Nie jest za dobra ta szmatka. Nie ma co się rozwodzić. Dostaniecie też sakwę. Pamiętajcie, że to jest lornetka kieszonkowa, więc jest to mała lornetka, a więc sakwa też jest mała i tylko mocowana do paska od spodni. Czyli możecie przez pasek od spodni ją przedziać i sobie nosić przy spodni. Sakwa ogólnie jest dosyć dobrej jakości. Oczywiście w zestawie do tej lornetki dostajecie też pasek na szyję. On jest oczywiście nie za szeroki, ale jest dobrej jakości, dlatego że to jest lornetka kieszonkowa, a więc to jest lornetka lekka, więc nie potrzebujecie takich szerokich pasów na jakąś szyję, żeby Wam nie garotowały głowy. Wystarczy taki pasek, jaki w niej jest dodany. Jest on ogólnie dobrej jakości, tutaj ze ściągaczem, żebyście mogli sobie regulować jego długość. Przechodzimy do tego, co Was najbardziej powinno interesować, czyli lornetka Auriol 12x32. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to lornetka kieszonkowa, czyli jest, jak sami widzicie, mała, ale też nie jest jakaś tam mikroskopijna, ale jest raczej ze lornetek małych. 32 mm soczewki tylne i to od razu Wam powiem, 32 mm przy powiększeniu 12 razy to powiększa faktycznie, ściemy nie ma. Czyli tak jak widzicie teraz moją gębę, tak samo byście ją widzieli, gdybym 12 razy dalej stał, to tak samo przez tą lornetkę byście ją widzieli mocno powiększoną, jak teraz widzicie. No dobra, o tej lornetce jeszcze warto powiedzieć to, że oczywiście jest ona na korpusie aluminiowym, pokryta gumowaniem. Centralną posiada regulację ostrości i oczywiście dodatkową regulację prawego oka. Z czego ta prawego oka ma zakres regulacji tak między 3- 3+, a więc nie jest to duży zakres regulacji. Tym się nie przejmujcie, jeżeli nie macie wady optycznej wzroku lub Wasza wada optyczna jednego oka jest niezbyt gigantyczna. Czyli jak się mieści w plus minus 3 jest spoko. Jeżeli macie na przykład wadę optyczną Waszych oczu, że jedno oko jest takie, drugie inne ma zupełnie wadę, czyli duża wada, duża różnica między Waszymi dwoma oczyma, gdy jest, no to może być problem z używaniem tej lornetki, dlatego że plus minus 3 to nie jest duża regulacja na prawe oko. Tak jak widzicie, też soczewki tutaj wyjściowe obrazu, czyli przy Waszych oczach, one są dosyć zagłębione, tak na około 1 cm. To nie ma żadnej regulacji, twist upów tutaj nie ma żadnych, ale to jest, powiem Wam, że wszystko ok. I tutaj jest oczywiście gumowanie, żeby dopasować. Liniowe pole widzenia, bardzo ważny parametr w tej lornetce i wynosi on 84 metry na 1000 metrów. Liniowe pole widzenia w niej jest niezłe, dlatego że ekwiwalent, jakbyście sobie przeliczyli na 10x50 typu lornetek, to on też by się mieścił w tych 115 razy. O czym ja pierniczę? O tym, że po prostu zmniejszając te parametry, jeszcze to się mieści w realnym, czyli standardowym zakresie pola widzenia sprzętów tego typu. Lornetka ta ostrzy od 6 metrów i to w sumie jest obojętne dla Was, bo na 6 metrów nikt nie patrzy przy powiększeniu 12 razy, tylko na dużo większy dystans. Dobra, z takich elementów technicznych i zaraz przyjdziemy, zobaczycie jak w ogóle wygląda obraz tej lornetki, jak ona przybliża, a powiem Wam, jest całkiem nieźle. Tylko jeszcze ten jeden techniczny pierdółek, mianowicie pracuje ona na soczewkach BK7. A czym się charakteryzują te soczewki? Nagrałem to w innym filmie, który znajdziecie na moim kanale, nazywa się Różnice między soczewkami BK7 a BAK4. I teraz powiem Wam, tych lornetek miałem 3. Dlatego, że jedną kupiłem w Lidlu, dwie w Komisie w ogóle kupiłem, bo Lidl już nie miał. Chodziłem po sklepie, gdzie jest lornetka i wszędzie je wysprzedali i wszędzie były już sprzedane, więc kupiłem w Komisie i jeszcze taniej niż w Lidlu mi wyszło. Z czego jedna miała wadę optyczną i musiałem ją zwrócić, a więc ja Was od razu tutaj uczulam. Obejrzyjcie sobie u mnie film taki jak rozpoznać dobrą lornetkę oraz czy lornetka psuje wzrok. To są dwa różne filmy, które Was nauczą, jak rozpoznawać dobrą lornetkę i czy ta Wasza lornetka, którą macie lub w przyszłości macie zamiar kupić, nie ma wady optycznej, żebyście sobie nie zepsuli wzroku. Jak lornetka nie ma wad optycznych, możecie cały czas patrzeć, nic Wam się nie stanie. Jak ma wadę optyczną jakąś, a lornetki mogą mieć masę różnych wad optycznych, o których omawiam w tamtych filmach,
to wtedy będziecie sobie walili wzrok. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyście oszacowali, czy wasza lornetka nie ma wady optycznej. 1 na 3, które kupiłem, miała wadę optyczną. Dobra, my tu gadu, a jaka jest jakość obrazu z tej lornetki? Powiem wam, że jest zadziwiająco dobra. Oczywiście standardowo na soczewki typu BK7 jest rąbowanie obrazu, ale to jest typowe dla BK7 i tutaj jest całkiem nieźle. Oczywiście producent opisał, że soczewki są w pełni uszlachetnione, a obraz jest ogólnie niezły i zobaczcie, że to powiększenie, a ja mam duże z tym rozeznanie, one faktycznie przybliża 12 razy. Więc jak kupiliście sobie lornetkę wojskową, gumowaną, z czego się już wielokrotnie śmiałem, prawdopodobnie ta wasza lornetka wojskowa gumowana przybliża 8 razy. Nawet jeżeli pisze na niej 50 razy albo 180 razy, że ona przybliża, to pewnie przybliża ona około 8 do 10 razy, a ta faktycznie przybliża 12 razy. Innymi słowy, dla dużej części osób, którzy mieli lornetki typu całkowity krzak, wezmą to i zwariują, że takie małe gówno, w cudzysłowie, bo małe, że może mieć takie duże przybliżenie. Jakość obrazu z tej lornetki, od razu wam powiem, jest całkiem niezła. Ogólnie mogę ją ocenić jako całkiem niezłą, a nawet dobrą, z czego pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Ja to mówię względem lornetek teraz kieszonkowych. Jeżeli byśmy mieli to porównać, ten jakość obrazu względem lornetek pełnowymiarowych, wielkich kolumbryn, no to oczywiście nie jest to najwyższych lotów, ale w przypadku lornetek kieszonkowych, których miałem całkiem dużo, to powiem wam, jest to jeden z najlepszych obrazów, jakie uzyskiwałem właśnie na lornetkach kieszonkowych. Innymi słowy, bije to na łeb po prostu w całości. Brezery, różne Kandary, różne inne marki przy lornetkach takiej wielkości, przy tego typu soczewkach. Jakość obrazu, jak sami widzicie, jest naprawdę dobra i to od razu wam powiem, to nie jest lornetka do zadań nocnych. To jest lornetka, która wam się nada tylko podczas dnia, z tego powodu, że 12 razy powiększenie optyczne i 32 mm tej soczewki to nocą nie da rady. Światła tutaj nie wpadnie dostateczna ilość, abyście w nocy dobrze widzieli obraz. Będzie w nocy mocno już, powiedzmy sobie, pikselowało to wszystko. Będzie po prostu kaszkować, ale to mówimy o nocy. Za dnia obraz jest... Oczywiście to nie są fajerwerki, ale za dnia obraz jest naprawdę niezły. Z bardzo dużej odległości możecie poznać bez problemu twarz jakiejś osoby. Ja akurat mam tak fajnie, że mam kilometr od siebie wieżowiec i z tego kilometra wieżowiec, jak patrzę, to jak ktoś wyjdzie na balkon, to ja spokojnie jestem w stanie rozpoznać jego twarz. Mam też takie kominy, jak nieraz widzicie w filmach, które testuję jakieś lornetki. A pamiętajcie, lornetek miałem już ponad 100. Miałem 110 albo 110 plus tam ileś lornetek różnych i powiem wam, że z tej lornetki naprawdę nieźle widać, jak na lornetkę kieszonkową. Jest obraz oczywiście nie krystaliczny, bo BK7 plus, no nie oszukujmy się, 32 mm i 12 razy powiększenia. To wszystko ze sobą, o czym mówiłem w innych filmach, o parametry lornetek. Pamiętajcie, jak chcecie wiedzieć na bazie, jak działają lornetki, o co w ogóle w lornetkach chodzi, ich oznaczeniach, obejrzyjcie sobie film, który nagrałem, wszystkie oznaczenia i parametry lornetek. Tam dowiecie się po prostu wszystkiego, o czym ja mówię w tym filmie, ogólnie o sprzęcie optycznym na bazie lornetek. To jak sami widzicie, obraz z tego sprzętu jest niezły. Powiem wam, że jeżeli szukacie lornetki taniej i kieszonkowej, to jest dobry wybór. To jest zdecydowanie dobry wybór i mam nadzieję, że Lidl nie wycofa się swoim Auriolem 12x32 ze sprzedaży, że ona będzie cały czas w sprzedaży. W skali od 1 do 10, jakbym miał ocenić tego Auriola, to powiem wam, że oceniłbym go, uwaga, na ocenę 9,5 na 10, ale dlaczego, nie? Bo niektórzy z was mogą wziąć, jak mają dużą lornetkę, no taka sobie. Słuchajcie, na przykład w porównaniu do Discovery lornetki 16x50, którą też mam i którą mogę jako bazową nową lornetkę swoją używać, to powiem wam, ta 12 razy oczywiście nie ma tak ładnego, ostrego obrazu, ale jest duża różnica, bo tamta kosztuje 6 razy drożej lornetka, a ta kosztuje 6 razy taniej lornetka. Jeżeli miałbym wziąć cenę pod uwagę, to ta by wygrywała jakością ogólnie z tą dużo lepszą lornetką, która jest 6 razy droższa, bo ta nie jest 6 razy gorsza, tylko jest gorsza może o 15%. Jeżeli szukacie taniej i bardzo dobrej lornetki, która jest kieszonkowa, to Auriol 12x32 na pewno będzie dobrym wyborem. Jakkolwiek Lidla, tego sklepu, nie lubię, to czasami on właśnie te sprzęty, które ma
powiedzmy sobie, nie w żarciu, ale właśnie takie pierdółki, czyli gofrownica, czy, którą będziemy testowali niedługo, czy lornetka, naprawdę są niezłej jakości. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś miałby coś więcej do pytania do tej lornetki, śmiało walcie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak się podoba, to polubcie. Jak się podoba, to subskrybnijcie sobie kanał. Możecie też napisać komentarz, bo komentarze są naprawdę ważne i dla mnie, i dla YouTube'a. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się.